Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że znowu ze mną jesteście. Ja przychodzę dzisiaj do Was z recenzją mangi. Jak już widzicie po tytule, będzie to manga o wydawnictwa Kotori, zabawa w kotka i myszkę. Także zapraszam Was dzisiaj serdecznie na recenzję. Lecimy! Okej, więc tak jak już mówiłam na wstępie, będzie recenzja tej oto mangusi. Jest to manga yaoi i niestety manga jest oznaczona 18+. Także niestety bardzo mi przykro, ale nie będzie to manga dla każdego. Jest tam dużo scen, także od razu ostrzegam. I zacznijmy może od takiego krótkiego streszczenia tego, co w tej mandze dostaniecie, jaką historię. Oczywiście będzie bez spoilerów. Zacznijmy może od tego, że głównym bohaterem mangi jest Kyoichi i po latach spotyka on swojego dawnego kolegę ze szkoły o imieniu Imagase. Okazuje się, że jego kolega jest teraz prywatnym detektywem i wynajęła go żona Kyoichiego po to, by zbadać, czy Kyoichi na pewno jest jej wierny. Niestety Kyoichi jest dosyć takim lekko duchem i nie jest wierny swojej żonie, mimo tego, że ma 30 lat i teoretycznie się ustatkował, to wcale tak nie jest. No i Imagase mówi do Kyoichiego: słuchaj, wiesz co, ja nie wydam cię twojej żonie, ale ty musisz zrobić dla mnie jedną rzecz. Więc Kyoichi taki: okej, dobra, nie ma sprawy, zgadza się. A o co chodziło Imagasemu? O to, że chciałby się z nim całować, tak? Całować, więc Kyoichi zgadza się, ponieważ mówi: dobra, w sumie jeśli ma być tylko całowanie, no to okej. Jeśli do niczego więcej nie dojdzie, no to może być. Ale słuchajcie, następnego dnia okazuje się, że wcale no jakby na jednym małym szantażyku się nie kończy i Imagase żąda od Kyoichiego kolejnych spotkań i jakby troszkę więcej rzeczy. I słuchajcie, to jest wszystko, co właściwie z treści mogę Wam powiedzieć, ponieważ nie chcę Wam żadnego takiego smaczka zdradzić, bo naprawdę powiem Wam szczerze, że podobała mi się ta manga. Nie była to najlepsze yaoi, jakie czytałam, ale powiem Wam szczerze, że spokojnie możecie kupować. Nie ma jakiegoś nie jest to jakieś takie żenujące, nie jest to też jakieś głupie. Jest to całkiem zabawne momentami, urocze. Jednak mam też kilka zastrzeżeń co do całej mangi, ponieważ nie za bardzo przepadam za głównym bohaterem, czyli właśnie za Kyoichim, ponieważ jest on trochę głupi. Ma 30 lat i jakby nie potrafi się oprzeć wdzięką praktycznie żadnej kobiety, więc to mnie troszkę w nim irytuje, że on jest taki, wiecie, tutaj mimo tego, że ma żonę, to sobie sypia po prostu z innymi. To mnie właśnie w nim bardzo denerwuje i tego w nim nie lubię. Więc powiem Wam tak, że Kyoichi jest dosyć denerwującą postacią i tak średnio go lubię i nie polubiłam się z nim. Myślę, że on się nie zmieni, no chyba, że coś tam w drugim tomie będzie, ponieważ to jest pierwszy tom. Drugi tom mam nadzieję, że niedługo wydawnictwo Kotori wyda, bo w sumie jestem ciekawa, jak dalej historia się potoczy. Więc ogólnie powiem Wam, że całą historię Wam ogólnie polecam, mangę Wam polecam. Ja oceniłam ją tak na 3,5, na 4, tym bardziej, że zaskoczyło mnie to, że manga wcale nie jest taka zła, jak myślałam, że będzie. Powiem szczerze, że myślałam, że dostanę drugie Platinum Pasta, ale na szczęście nie. Jest tutaj lepsza historia, jest to fajnie przedstawione, bohaterowie fajnie
jakby się rozwijają. Jest troszkę, znaczy jest dosyć dużo nieporozumień między nimi, ale to jest w sumie dosyć ciekawe w tej mandze, ponieważ właśnie poznajemy ich dzięki temu lepiej. I ogólnie powiem wam, że ja mam drugi tomik. Czekam i spokojnie możecie kupować, no tylko że niestety jest manga 18+, jest dużo scen, kreska jest dosyć taka starsza, zresztą to wam też pokażę właśnie wszystko na przebitkach, zobaczcie sobie kreskę, jak ona wygląda, ale to wcale nie przeszkadza w czytaniu, nawet nie podobała mi się ta kreska, nie mam nic przeciwko, więc jak najbardziej polecam wam mangę, bo jest dosyć ciekawa i jestem jej ciekawa, jak to dalej potoczy się właśnie sytuacja z nimi dwoma, z dwoma bohaterami. Od takiego, wiecie, małego szantażyku, może do jakiejś wielkiej miłości, kto wie. Dobra, także słuchajcie, to jest wszystko, co wam chciałam o tej mandze dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że podobała wam się recenzja i troszkę was zachęciłam do tego, że może po tą mangę sięgnąć. Okej, w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach, także pa, pa!